widzenia. Pa, pa. Cześć. 500 złota. Żadne cudo. Zobaczyć, ile mam. Ile mam. Gdzie się wyświetla? Ile mam? Ile mam tych? No. Chwały, chwały. Nie wiem. A tu! O, proszę bardzo. Może, ale. Ale nie mam tyle. O, 16 poziom to nie będzie nic ciekawego. Dobra. No cóż. Z dodatkowymi zadaniami, które trzeba wykonywać, jakoś trzeba tam się zbierać, sobie szukać pewnych rzeczy. To bym też mógł w sumie zrobić, no nie właśnie. Trzeba zrobić pewne rzeczy, no i takie zadania, prawda, już troszeczkę to uatrakcyjniają zabawę. No. Tu nasuwa mi się taka myśl, że w sumie dla posiadaczy samego diabła, bez dodatku, ja wiem, że wymagało to troszeczkę wysiłku, a nie przyniósłby ten wysiłek pieniędzy. A wręcz odwrotnie, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie fair jest aż tak pokazywać graczom nie mającym dodatku, co mogliby mieć mając ten dodatek. Z drugiej strony dodatek kosztuje drugie tyle co sama gra. A jeżeli chodzi o ilość zabawy, którą się ma z grą, no to dodatek sama gra gdzieś to jest 20%, a reszta zabawy to jest dodatek w tej chwili. Dla gry samej jako takiej już w sumie nic nie jest robione. Wydaje mi się to troszeczkę nie fair, ponieważ no ludzie, którzy mają samą grę, też ją kupili, nie dostali jej przecież za darmo, kupili ją. Tak stracili zupełnie wsparcie przez to, że nie chcą, bo się może być tak, że kogoś nie stać na dodatek. Ma tylko grę, wykosztował się na samą grę. Trochę nie fair. Można by ewentualnie robić oczywiście takie eventy, ale po pierwsze, albo można dostosować, zrobić osobny event dla samego Diablo bez dodatku, albo robić tylko dla dodatku, ale wtedy niech już gracze bez dodatku tego nie widzą, bo po co ich tylko drażnić. No ale to taka moja uwaga, że tak mogłoby to wyglądać. Wiem, że to może nie marketingowo słuszne, ale za to wydaje mi się, że chyba uczciwsze. Tak, w tym odcinku to już wszystko. Teraz troszeczkę pobawię się sam. Ciekaw jestem, czy on zniknie sam z siebie, czy... Czy trzeba go przywoływać? No, jest bardzo długo, bo wystarczy pamiętać, żeby go przywołać. Tak, to wszystko w tym odcinku, tak jak wspomniałem, no trzeba troszkę spowalczyć z tą szczeliną, żeby coś tu osiągnąć, a nie ma sensu relacjonować wszystkiego. Także to wszystko z drugiego dnia, otwarcia drugiego dnia zabawy ze szczeliną, no, zwykle. No, Następny odcinek to będzie jak coś konkretnego znów osiągnę, podzielę się z tym, może znajdę coś ciekawego, też bym chciał pokazać. Także zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, zapraszam też do oglądania poprzednich odcinków, a akurat tutaj nie ma kolejność specjalnie wyjadło znaczenia. Zawsze coś można sobie znaleźć, coś się dowiedzieć. Może niekoniecznie ode mnie dowiedzieć, bo nie jestem jakimś tam supermistrzem ani wiedzowym tutaj encyklopedią, ale no, przypadkiem można to i owo zobaczyć. No, na przykład chcemy sobie obejrzeć, jak wygląda nasza postać. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, być może wiedzą w większości, ale możemy mieć taki widok i w tym widoku można nawet grać, co jest oczywiście bez sensu, bo niewiele widać. Klawisz Z, czyli zoom. I zoom out.
No, trochę to rekompensuje brak możliwości obracania, ale okej, tak jest. Także dzięki za oglądanie, zapraszam do oglądania innych filmów, do łapek w górę i subskrypcji. Do zobaczenia. Nie to.